przyjęcie porządku obrad, też przyjęcie, proszę, poprzedniej sesji na tym pomieszczeniu, też sprawozdanie wójta z działalności ostatniej poprzedniej sesji i z wykonania uchwały. Punkt drugi. Podjęcie uchwały w sprawach a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu gminy Lipno za 2017 rok. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu za 2017 rok. Przedstawienie uchwały w sprawie wydarzenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu wykonania budżetu gminy Lipno za 2017 rok oraz informacje o spełnieniach jednostki samorządu terytorialnego. B. Absolutorium dla wójta gminy Lipno za 2017 rok. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Lipno za 2017 rok. Przedstawienie uchwały RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipno w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy za 2017 rok. Następnie dyskusja i głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium wójtowi gminy i podjęcie uchwały. C. Gminy emita uchwały w sprawie statusu gminnego oświata pomocy społecznej w Lipnie. Podpunkt D. Udzielenia pomocy finansowej miast Lipno w 2018 roku. E. Ogłoszenia zasad postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowych, o których mowa w artykule 22 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. F. Ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Podpunkt G. Zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Lipno. H. Wynagrodzenie wójta gminy Lipno. I. Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipno na 2018 rok. J. Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Lipno na lata 2018-2028. Punkt trzeci. Przedstawienie uznania zasobów pomocy społecznej na rok 2017 dla gminy Lipno. Czwarte. Składanie interpelacji. Piąte. Wolne wnioski i zapytania. Szóste. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. Siódme. Zakończenie obrad 37 sesji Rady Gminy Lipno. Pragnę przywitać na naszej dzisiejszej sesji pana wójta jednego i drugiego pana wójta, kierowników. Witam sołtysów wszystkich radnych i media nasze. Nie nasze? A to przepraszam. Ja tego nie powiedziałem. Proszę Państwa, na 15 radnych, obecnych jest 13, a więc sesja jest władna do podejmowania uchwał. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem przedstawionego
Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto przeciw? Jeden. Proszę Państwa, teraz przedstawiam, będzie autopoprawka do punktu G. I o omówieniu tej autopoprawki przedstawienie proszę Pana Sekretarza. I następnie będzie poprawka do punktu K. Wynagrodzenie wójta gminy Lipno. I o przedstawienie i omówienie po pierwszej proszę Panią naszą Panią Radczyni. Bardzo proszę, no może Krzysiu pierwszy. Panie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Chciałbym zaproponować poprawkę do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zasady spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Lipno. Pamiętacie Państwo, że w marcu podejmowaliśmy już taką uchwałę, którą teraz chcemy zmienić, a ta poprawka polega na tym, że z tej uchwały po poprawce chcemy usunąć powtórzenie zapisów z pierwotnej uchwały, żeby te treści nam się nie powtarzały w tej uchwale, żeby ta uchwała obejmowała obiektów wymienionych w poprzedniej uchwale. I druga poprawka polega na tym, tak jak Państwo tutaj macie projekt uchwały, wymienia one obiekty, budynki na terenie gminy, które zostaną objęte odstępstwem od zakazu. Chcemy dołożyć punkt w paragrafie pierwszym, podpunkt 31, czyli w ostatnim tym paragrafie pierwszym, poprzez dodanie teren rekreacyjny w gruntach głodowskich, działka oznaczona geodezyjnie numerem 55/5. W nawiasie od 1 marca do 31 listopada każdego roku w trakcie organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych i kulturalnych. Po prostu pominęliśmy ten obiekt, który na co spisze i to jest po prostu z naszym zdaniem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ogłoszono w biuletynie zamówień publicznym przetarg nieograniczony
na usuwanie wyrobów zawierających azbest nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Lipno. Termin składania ofert upłynął 30 maja 2018 roku. Do postępowania przystąpiło 5 wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę złożyło przedsiębiorstwo produkcyjne handlowe Kolmex Kolankowo. Wartość oferty 57 036 zł 41 groszy. Też jutrzejszego dnia zostanie podpisana umowa z wyżej wymienionym wykonawcą. W dniu 4 czerwca 2018 roku ogłoszono w Lublinie zamówień publicznym przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wodomierzy wraz z konfigurowanymi modułami radiowymi oraz materiału do montażu tych wodomierzy. Termin składania ofert upłynął 12 czerwca 2018 roku. Do postępowania przystąpił jeden wykonawca. Ofertę złożył Medmers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PSARY. Wartość oferty 282 285 zł. W dniu 7 czerwca 2018 roku ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku szkoły w Trzewie Goszczu. Termin składania ofert upłynął 22 czerwca 2018 roku. Do postępowania przystąpiło 3 wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Lekarsko-Lekarski Marek Piersa, Lipno. Wartość oferty 1 280 750 zł. W dniu 25 czerwca, czyli wczorajszego dnia, ogłosiliśmy już przetargi na ostatnie drogi, które będą realizowane w roku budżetowym 2018. Ogłosiliśmy przetarg na przebudowę drogi gminnej Popowo-Barany. Termin składania ofert upływa 10 lipca 2018 roku. Również wczorajszego dnia, 25 czerwca, ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Krzyżówki Baranek Grabiny. Tam jest odcinek o długości około 1000 metrów. W dniu również wczorajszym, 25 czerwca, ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych nieograniczony przetarg na przebudowę drogi gminnej Okowo-Grabiny. Termin składania ofert upływa 10 lipca 2018 roku. W dniu 25 czerwca, czyli też wczorajszego dnia, ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Kolankowo-Karnkowo. Termin składania ofert upływa 10 lipca 2018 roku. Rozpoczęto procedurę odbioru mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Radomice. W dniu 25 czerwca złożono do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lipnie komplet dokumentów z wnioskiem o wydanie decyzji na użytkowanie obiektu. Równocześnie trwają prace przygotowawcze do rozruchu technologicznego obiektu. Procedurze odbioru oczyszczalni towarzyszy procedura odbioru i przekazywania do użytkowania pierwszego etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompowniami ścieków o długości 1500 metrów. Do końca czerwca do Biura Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lipnie zostanie złożone zgłoszenie o zakończeniu budowy etapu pierwszego. Aktualnie trwają przepięcia przyłączy kanalizacyjnych na posesjach. Od 1 lipca wykonawca przystąpi do realizacji etapu drugiego budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków. Prace przebiegają zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Stan zastosowania robót budowlanych budowy punktu solidarnej zbiórki odpadów komunalnych w Złotopolu przebiega zgodnie z harmonogramem. Termin zakończenia robót upływa 17 sierpnia 2018 roku. W dniu 6 czerwca 2018 roku ogłoszono wyniki naboru pierwszej edycji programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym, otwarte strefy aktywności, tzw. OSY. Program cieszył się olbrzymim zainteresowaniem. Do Ministerstwa Sportu i Turystyki wpłynęło 1416 wniosków, z czego pozytywnie zaopiniowano 792, w tym wniosek gminy Lipno, którego przedmiotem jest budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Radomice, w przyległym zresztą parku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął listę operacji zawierającą informacje o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne w ramach działania podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.
objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Na liście znalazło się 50 projektów, w tym na 7 pozycji wniosek o dofinansowanie przebudowy świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Kolankowo, gmina Lipno. W tym miejscu chciałbym się zatrzymać. Jeżeli, no właśnie, nie wydarzyłoby się coś złego w jednej z naszych miejscowości z terenu gminy Lipno, prawdopodobnie do tego projektu przystąpilibyśmy do budowy małej świetlicy. W związku z tym, że jako gmina nie mamy możliwości uczestniczenia w takiej inwestycji, gdzie gmina nie jest właścicielem gruntu, wskazaliśmy nasz ostatni obiekt, który wymaga remontu. Ale jak sobie przypominacie, w tamtym roku również wydatkowaliśmy kwotę około 100 tysięcy na termomodernizację. W tej chwili poprawiamy parametry, wyposażamy i do tego jeszcze uczynimy, żeby to miejsce było wykorzystane przez naszych uczniów, bo też w ramach wyposażenia znajdzie się tam sprzęt do obserwowania przestrzeni tak kosmicznej. Mam nadzieję, że to będzie wykorzystane przez dzieci uczęszczających z terenu gminy Lipno. Gmina Lipno otrzymała również dotację z Funduszu Sprawiedliwości w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej dla potrzeb ochotniczych straży pożarnych. Całkowity koszt przedsięwzięcia 74 200 zł. Z Funduszu Sprawiedliwości otrzymamy 73 458 000. Środki własne gminy 742 zł. W czwartek jedziemy z panią skarbnik na podpisanie umowy. Gmina Lipno również wystąpiła do wojewody kujawsko-pomorskiego o powołanie komisji do spraw szacowania strat spowodowanych wystąpieniem suszy. Poszkodowani w tym zakresie rolnicy mogą do dnia 13 lipca składać wnioski o szacowanie strat w Urzędzie Gminy Lipno, drugie piętro, pokój numer 29. W związku z tym, że w tej chwili państwo już otrzymaliście materiał od pana kierownika, jeżeli są pytania, to bardzo bym prosił, żeby ewentualnie może wykorzystać też na zapytania, bądź na przekazanie większej ilości informacji dotyczących właśnie powołania komisji szacowania strat. Bardzo proszę, może pan kierownik, żeby tutaj wspomnieć zdanie. Szanowni państwo, tak jak tutaj napisaliśmy w informacjach, bardzo ważne z naszego punktu widzenia jest to, by rolnicy zgłaszając się do nas o szacowanie tych strat, byli przygotowani. Naprawdę szacowanie będzie na podstawie dokumentacji złożonych za dopłat w Armirze. Bardzo byśmy prosili, jak rozmawiacie państwo właśnie, żeby mogli mieć ze sobą wydrukowane te mapki. Uprawy i mapki. Mapki nam bardzo pomogą, że tak powiem, w oglądzie sytuacji, gdyż szacowanie to jest związane jakby z kategorią gleb. To, że ktoś tam ma jeszcze klasy glebowe na danym gruncie, nie jest jeszcze równoznaczne właśnie z kategorią gleb. My musimy później na naszych mapach glebowych wyławiać, że na przykład dana działka mająca powiedzmy jakiś tam hektar użytków rolnych, jakieś 30 czy 40% jest tam powiedzmy w klasie kategorii pierwszej czy drugiej i może się zdarzyć, że na przykład na jednej z tych kategorii szacowanie danych upraw jest możliwe, na drugiej już nie. Ale właśnie mając te mapki z Armiru, które były dołączone do wniosku, bardzo będzie to przyspieszało pracę. Generalnie tak jak i w latach poprzednich, jeśli była jakaś tam klęska, też żeby byli rolnicy przygotowani pod kątem, jeśli mają jakąś hodowlę. Jakie zwierzęta, jaka tam średnioroczna sprzedaż, jeśli to jest tam mleko, to ilość tego mleka. I ważne, żeby też nie omijali, jeśli mają grunty, tam po prostu to jest, ale jeśli mają grunty w innych gminach, żeby to było zaznaczone, w jakiej gminie to się znajduje. Jeśli jakieś pytania, to bardzo proszę. Jeżeli nie ma pytań, jeszcze jedno słowo. Naprawdę, jeśli ten człowiek przyjdzie do nas właśnie z tymi dokumentami, z tymi bankami, będzie u nas wypełniał niejako ten wniosek, no to już to naprawdę nie będzie jakby potrzeby najczęściej, bo może się zdarzyć, że będzie potrzeba wezwania tego człowieka jeszcze
tydzień czy za 3 dni może się pojawić, że możemy go szacować i wtedy tak naprawdę robimy drugi raz ten protokół. Tego człowieka się drugi raz trzeba w jakiś sposób wezwać do nas, żeby, w jakiś sposób rozpoznać tą sprawę, że te straty poszacować. Dziękujemy bardzo. Na terenie gminy Lipno odbyły się zawody w dniu 17 czerwca młodzieżowych drużyn pożarniczych. Były to zawody gminno-powiatowe. Wzięło w nich udział 9 drużyn, z tym, że 3 drużyny były z terenu gminy Lipno, Chlebowo-Jankowo-Przeźno. W takiej kolejności zakończyła się również rywalizacja jednostek młodzieżowych z terenu gminy Lipno. Ale bardzo nas to cieszy, że młodzieżowa drużyna Chlebowa zajęła również pierwsze miejsce gminno-powiatowych, czyli na 9 drużyn młodzieżowa drużyna OSP Chlebowa zajęła pierwsze miejsce. 24 czerwca również odbyły się zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP. Wzięło w nich udział 3 drużyny kobiece. Kolejność: pierwsze miejsce Bobowo, drugie miejsce Barany, trzecie Jankowo. W kategorii mężczyzn wzięło udział 14 drużyn. Pierwsze miejsce zdobyła jednostka OSP Chlebowo, drugie miejsce Krzyżówki, trzecie Wichowo, czwarte OSP Brzeźno. W zakresie świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekunów Funduszu Alimentacyjnego i Świadczenia Wychowawczego przyjęto 79 wniosków, wydano 136 decyzji. Również w tym zakresie do dnia 26 czerwca 2018 roku wydatkowano 8 279 675 zł 72 grosze. Podjęte zostały zarządzenia w następujących sprawach: zmiany budżetu gminy Lipno na rok 2018, ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora zespołu szkół w Radomicach, ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej w Wichowie, ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora zespołu szkół w Karkowie, przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Lipno w sprawie określenia trybu i szczegółowości kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora zespołu szkół w Radomicach, zatwierdzenia sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury Ośrodka Kultury Gminy Lipno siedzibą w Wichowie i Biblioteki Publicznej Gminy Lipno siedzibą w Radomicach za 2017 rok, powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej w Wichowie, powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej w Karkowie, zespołu szkół w Karkowie, przepraszam. Uchwały podjęte na poprzedniej sesji zostały przekazane do nadzoru prawnego wojewody. Uchwały dotyczące spraw finansowych przekazano również do Regionalnej Agencji Geograficznej, a uchwały podlegające publikacji zostały przekazane do wojewody, żeby mogły się ukazać w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu burmistrzowi. Czy ktoś ma jakieś pytania do przedstawionego sprawozdania przez pana burmistrza? Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej odnośnie
realizacji i wykonania budżetu za 2017 rok. I w tym dokumencie zawarte będą najistotniejsze kwestie dotyczące realizacji wykonania budżetu. Chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli o tym, że dochody gminy Lipno były w ciągu roku budżetowego kilkakrotnie korygowane. Planowany budżet, kiedy uchwalaliśmy w roku 2016, tak, w grudniu, wynosił 45 735 659 zł. Natomiast wykonane dochody były w wielkości 51 836 012 zł 80 groszy. Dochody w 2017 były wyższe w stosunku do roku 2000 o wartość 3 898 863 zł. Po stronie dochodów najwięcej stanowiły środki w ramach dotacji na zadania zlecone i własne rolnictwa Administracji Pomocy Społecznej i Szkolnictwie. Stanowi to 20 037 303 zł 54 grosze, co stanowi około 39% naszych dochodów. Następnie są to subwencje. Wynosiły one w roku 2017 18 623 zł. Były one wyższe w stosunku do 2016 roku o 712 zł 603 zł. Największa subwencja oświatowa wynosiła 10 220 000. Też dla nas bardzo ważna informacja, dochody własne stanowią one około 23% wszystkich naszych dochodów, z czego udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, czyli udział w PIT-cie i w CIT-cie wynosi 4 177 363 zł. Natomiast pozostałe dochody wynoszą 7 978 594 zł 5 groszy. Chciałbym również poinformować Państwa, to usłyszycie, kiedy będę odczytywał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Z tytułu zastosowania ulg, umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty, ewentualnie płatności. Pomniejszono nasze dochody, czy pomniejszyliśmy, tak, o wartość 1 355 000, to jest 11,1% naszych dochodów. To, co dla nas najbardziej istotne, wykonanie wydatków. Tutaj, Szanowni Państwo, wykonaliśmy 94,7% planu. Planowaliśmy nasze wydatki w wysokości 54 198 793 zł, a wykonaliśmy w wysokości 51 200 406 zł. Jak przypominamy również, kiedy planowaliśmy budżet na wydatki majątkowe inwestycyjne, zabezpieczyliśmy kwotę 5 134 447 zł, natomiast wykonaliśmy w wysokości około 88%, 4 495 216 zł. Rzeczą ważną jest również, że w roku budżetowym udzieliliśmy dotacji dla gmin poszkodowanych i to warto jest zauważenia, tak? Nasza gmina udzieliła dotacji w wysokości 25 tysięcy dla czterech samorządów, dla gminy Sośno, Kęstochowo, Siecierko, Kostycy. Najwięcej wydatków było w dziale 855 17 363 118 zł. No i oczywiście w dziale 801 bez inwestycji tak 14 960 372 zł. Też myślę, że ważną informacją jest fakt, że
Zrealizowaliśmy fundusz sołecki. Jak Państwo sobie przypominacie, jego wartość na 2017 wynosiła 633 tysiące. Zrealizowaliśmy go w wysokości około 97%, 617 tysięcy. Może jeszcze, bo tego oczywiście w sprawozdaniu czy w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej nie będzie, chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli o tym, że w roku 2017 zrealizowaliśmy 41 inwestycji za kwotę, którą Państwu tu przedstawiałem, około 4 600 000. Ja pozwolę sobie tylko przypomnieć ważniejsze i większe inwestycje. Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Radomicach 897 tysięcy. Uzupełnienie i przebudowa sieci wodociągowej około 92 tysięcy. Budowa drogi w Biskupinie kwota 273 tysięcy. Budowa drogi Ośmiałowo-Ignackowo kwota około 540 tysięcy. Budowa ulicy Spacerowej, drugi etap, około 360 tysięcy. Utwardzenie drogi Czyrówki Grabinekowo 84 tysiące. Zakup. Uznaję, że on był bardzo ważny. Zakup ciągnika, który umożliwia, że wygaszamy pobocza. A to, co chyba dla nas jest najbardziej istotne, no właśnie równiarki w kwocie 511 tysięcy. Również adoptowaliśmy i wykonaliśmy remont byłego budynku szkoły w Karnkowie na publiczne przedszkole, które będzie otwarte z dniem 1 września. Wartość tego projektu 481 127 zł. Termomodernizacja, i o tym mówiłem, dla świetlicy wiejskiej w Kolankowie 99 996. Nie mieliśmy świadomości w momencie, kiedy robiliśmy termomodernizację, o tym, że będziemy mogli wystąpić tak jeszcze z progu na zadanie polegające na remoncie i wyposażeniu świetlicy. W związku z czym, że zdarzyła się taka sytuacja, chcemy jeszcze poprawić standard właśnie tego obiektu. Jak ktoś analizował i widział sprawozdanie z wykonania budżetu, tam jest jeszcze bardzo wiele działań takich, które umożliwiły nam wykonywanie inwestycji w roku 2018. Chodzi o przygotowanie dokumentacji na remonty, przede wszystkim przebudowy dróg gminnych. Jeżeli pozwolicie, to w tej chwili przejdę do zaprezentowania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwała nr 7, łamane przez 2018, składu orzekającego nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej Koszty z dnia 12 kwietnia 2018 roku. W sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipno sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy. Jeżeli Państwo pozwolicie, no będę niektóre kwestie pomijał, dobrze? Podstawa prawna, tak jak w każdym dokumencie, przewodnicząca pani Elżbieta Osińska, członkowie pani Kalina Szelecka, pan Jan Siekrucki uchwalić, co następuje. Zaopiniować pozytywnie przedłożone przez Wójta Gminy Lipno sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy. W dniu 26 marca 2018 roku, zgodnie z artykułem 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Wójt Gminy Lipno przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej Bydgoszczy Zespół we Wrocławku sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy. Skład orzekający nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej Bydgoszczy, opiniując sprawozdanie, dokonał jego analizy oraz porównania z przedłożonymi sprawozdaniami statystycznymi. Zbadana została ich wzajemna spójność, konkretność oraz zgodność z prawem. W wyniku powyższych działań skład orzekający stwierdził, że szczegółowość przedłożonego sprawozdania nie jest mniejsza niż uchwały budżetowej gminy Lipno na rok 2017, co spełnia wymogi określone w artykule 267 ustawy. Poszczególne pozycje planu dochodów i wydatków ujęte w sprawozdaniu i sprawozdaniach statystycznych zgodne są z przedłożonymi Regionalnej Izbie Obrachunkowej Bydgoszczy uchwałami i zarządzeniami organów gminy. Analizując przedłożone sprawozdanie, skład orzekający stwierdził, co następuje. Prognozowane na 2017 rok dochody budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 51 836 012 zł 80 groszy, co stanowi 100,3% planu. Z tego dochody bieżące w kwocie 51 020 910 zł 83 grosze, też 100,3% planu, i dochody majątkowe
wysokości 815 101 zł 97 groszy. To jest 100,1% prawa. Dochody ze sprzedaży majątku wykonano w wysokości 88 413 złotych 55 groszy, co stanowi 100,5% prawa. W strukturze dochodów subwencja ogólna stanowiła 35,9%. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące inwestycyjne 40,9% oraz dochody własne, o czym mówiłem, 23,2%. Istotne dla budżetu gminy kwoty dochodów własnych uzyskanych. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 4 165 703 zł. Podatku od nieruchomości 3 115 342 zł 27 groszy. Podatku rolnego 893 691 zł 24 groszy. W wyniku obniżenia w 2017 roku przez Radę Gminy Górnych stawek podatków opłat lokalnych, wydzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji organu podatkowego w zakresie umorzeń zaległości podatkowych i rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności uzyskano dochody niższe i też tu Państwu o tym mówiłem w wysokości 1 335 000 złotych 885 zł 87 groszy, co stanowi 11,1% wyrównanych dochodów własnych. Należności wymagane na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 2 334 848 zł 71 groszy w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego uległy zwiększeniu o kwotę 349 879 zł 62 groszy. Zaplanowane na 2017 rok wydatki budżetu wykonano w wysokości 51 200 406 82 groszy, co stanowi 94,5%. W tym wydatki bieżące w kwocie 46 705 190 złotych 47 groszy, to jest 95,5% planu, i wydatki majątkowe w wysokości 4 495 216 zł 35 groszy, to jest 87,6% planu. W wykonanych wydatkach ogółem najwięcej środków budżetowych zaangażowano na realizację zadań w działach, i o tym Państwu już mówiłem, 855 rodzina, oświata i wychowanie 15 510 000, to jest 30,3% oraz administracja publiczna 4 420 100 zł 24 grosze, co stanowi 8,6% planu. Pozostałe wydatki wykonane w kwocie 13 907 018 zł 89 groszy stanowią 27,5% ogółem wykonanych wydatków. Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Seleckiego wyniosły 617 952 zł 18 groszy, co stanowi 97,6% planu. W sprawozdaniu opisowym odniesiono się do stopnia realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz przyczyn wystąpienia odchyleń od przyjętych w planie, a wykonania. Niższy stopień wykonania inwestycji wynika z braku realizacji zaplanowanych z zakresu prac zadania w 2017 roku. Inwestycje te będą kontynuowane w 2018 roku. Tutaj były przesunięcia środków z oczyszczalni biologiczno-mechanicznej z Radomia z roku 2017 właśnie na rok 2018. Wskazano działania podjęte w celu windykacji należności wymaganych. Przedstawiono stopień finansowego wykonania nakładów inwestycyjnych na poszczególnych zadaniach. Przedstawiono realizację dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska, gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Przy powyższym skład orzekający wskazuje, że uzyskane dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nie zostały wykorzystane w całości. Mając na uwadze też artykułu 18 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, niewykorzystane dochody z tego tytułu należy przeznaczyć w 2018 roku na wydatki związane z realizacją zadań określonych gminy, programy profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych. No i oczywiście my to już uczyniliśmy, tak, w roku 2018. Sprawozdanie zawiera również odniesienie do stopnia realizacji przedsięwzięć. W przedłożonych sprawozdaniach nie stwierdzono wykonania wydatków ponad plan.
za okres objęty oceną gmina Lipno, to jest bardzo istotne, tak? Osiągnęła nadwyżkę operacyjną w wysokości 4 315 720 zł 36 groszy przy planowanej kwocie 1 821 125 zł 62 groszy. Oznacza to, że spełniony został wymóg artykułu 242 ustawy. Podkreślić należy, że nadwyżka operacyjna stanowi podstawowy element wyliczenia wskaźnika jednorocznego, natomiast średnia arytmetyczna tego wskaźnika z 3 lat poprzedzających rok budżetowy stanowi dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia danej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku. Zatem o możliwości spłaty długu zgodnie z regułą, o której mowa w artykule 243 ustawy, decyduje wartość osiągniętego wskaźnika jednorocznego. Omawiany wskaźnik dla gminy Lipno za 2017 rok wyniósł 8,5% przy planowanym na koniec trzeciego kwartału 2017 roku na poziomie 2,79%, co wpłynie na zwiększenie wartości wskaźnika dopuszczalnej spłaty zadłużenia gminy Lipno na lata 2018-2020. Ma to również istotne znaczenie w związku z zaciekłymi zobowiązaniami i spłatą. Ze sprawozdania o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego wynika, że budżet gminy Lipno zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 635 605 zł 98 groszy przy planowanym deficycie budżetowym przy inwestycjach za wartość 5 134 tysięcy, tak sobie przypominamy, tak? Planowaliśmy deficyt w wysokości 2 498 633 zł. W omawianym okresie gmina zaciągnęła kredyty i pożyczki w wysokości 762 285 złotych 86 groszy oraz dokonała spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 659 520 zł. Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia łącznie z kosztami obsługi długu wyniósł 1,36%. Kwota długu zaciągniętych zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017 roku zgodnie oczywiście z sprawozdaniem LBZ wynosi 1 891 743 zł i 42 groszy, co stanowi 3,6% wykonanych dochodów budżetu. Gmina nie posiada zobowiązań wymaganych. Sprawozdanie zawiera informacje o stanie imienia gminy, która spełnia wymogi określone w artykule 267 ust. 1 punkt 3 ustawy. Wykaz mienia oraz jej stan majątku, jaki gmina posiada, jego wartość i zmiany w stanie mienia oraz dochody wykonane z tego tytułu w 2017 roku. Mając na uwadze treść powyższych ustaleń, a także informacje związane z sposobem realizacji przez wójta gminy Lipno zadań wynikających z uchwalonego przez Radę Gminy budżetu na 2017 rok, skład orzekający stwierdza, że przedłożone sprawozdania spełniają wymogi określone w artykule 267 ustawy. Zaznacza, że niniejsza opinia oparta jest wyłącznie na wynikach analizy przedłożonych dokumentów, dotyczy formalno-prawnych aspektów wykonania budżetu, nie może zatem być uważana za opinię obejmującą wszechstronną ocenę działalności finansowej gminy. Uwzględniając powyższe, skład orzekający postanowił jak sentencję. Przewodniczący składu orzekającego, pani Elżbieta Osińska. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu burmistrzowi. Czy ktoś może jakieś pytania? Do przedstawienia pana burmistrza? Nie, pan proszę o uchwałę. Uchwała nr 37/265 przez 18 Rady Gminy Lipno z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Lipno za 2017 rok. Kto z szanownych panów radnych jest za przyjęciem tej ustawy? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto przeciwny? Nie widzę. Proszę państwa, przechodzimy do następnego podpunktu. Absolutorium dla wójta gminy Lipno za 2017 rok. Szanowni Panie Wójcie, Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowni Państwo.
którym się został w dniu 1 roku Polska 2077 z zmianami. Komisja rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 2017 rok oraz wnosi do Rady Gminy o udzielenie panu Andrzejowi Piotrowi Szczególskiemu, wójtowi gminy Lipno, absolutorium za rok 2017. Uzasadnienie. Po rozpatrzeniu sprawozdania wójta gminy wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego wynikającym z artykułu 267 ust. 1 ust. 3 sprawozdania finansowego i opinii regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłużonym sprawozdaniu wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia gminy Lipno za 2017 rok Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniowała wykonanie budżetu. Opinia Komisji o wykonaniu budżetu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Wobec powyższego Komisja wnioskuje o udzielenie panu Andrzejowi Piotrowi Szczególskiemu Wójtowi Gminy Lipno absolutorium za 2017 rok. Wniosek przyjęty w głosowaniu jawnym. W stosunku głosu za udzielenie absolutorium 3 głosy przeciwko absolutorium 0, wstrzymujący się 0. Niezwłoczne przekazanie niniejszej uchwały do Rady Gminy powierza się przewodniczącemu komisji. Uchwała wchodzi w życie z dniem jego podjęcia. Przewodnicząca komisji wybiera się. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest pozytywna. Dziękuję. Proszę Państwa, przechodzimy do następnego podpunktu dyskusji. Proszę o zabieranie głosu. Ja tylko się odniosę do tego budżetu. Jak Państwo zauważyliście, wykonanie jest zdecydowanie mniejsze od dochodów. To dobrze, tak? Dlatego, że oprócz tego, że nie zaciągnęliśmy kolejnych zobowiązań o wielkości prawie 3 milionów złotych, to jeszcze wypracowaliśmy nadwyżkę budżetową i nie spożytkowaliśmy nadwyżki operacyjnej. W związku z czym, pomimo tego, że w roku bieżącym, tak, na inwestycje, zresztą Państwo będziecie o tym słyszeć, przeznaczamy kwotę około już prawie 14,5 miliona złotych, to nasze zadłużenie z tego tytułu nie będzie wysokie, dlatego że będziemy mogli te środki uruchomić. I ja jeszcze mam takie życzenie, żeby tak zrealizować swoje dochody, żeby jak najmniejszy zaciągnąć z tego tytułu kredyt, ale przypominacie sobie, w momencie, kiedy uchwalaliśmy ten budżet 2018, zadłużenie naszego samorządu miało wynosić około 13%. Na pewno nie doprowadzimy, żeby było wyższe. Bardzo gorąco dziękuję oczywiście za zrealizowanie dochodów, za wykonanie wielu działań. Te podziękowania, no one są kierowane do Szanownej Rady, do Pana Przewodniczącego, do pracowników Urzędu Gminy, ale zarazem również do sołtysów, bo przecież jest tak, że co roku wydajecie kilkaset tysięcy i w przypadku naszej gminy nigdy tak się złożyło, żeby nie zrealizować przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego. Tak jak tutaj wcześniej Państwu to prezentowałem, 617 tysięcy. Oczywiście nasze oczekiwania są w wielu dziedzinach jeszcze ogromne, ale w miarę możliwości, w miarę potrzeb, w miarę również też środków, które pozyskujemy z zewnątrz, staramy się jak najwięcej kierować dla naszych mieszkańców. Mam nadzieję, że po realizacji wszystkich inwestycji, gdzie mamy dofinansowanie, wartość środków pozyskanych z zewnątrz będzie więcej. W roku 2017 pozyskaliśmy kwotę około 1 miliona. Trzeba się z tego cieszyć, tak? Dlatego, że dostaliśmy i na przedszkole, dostaliśmy również dofinansowanie na drogi, pozyskowaliśmy pieniążki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, za to bardzo, bardzo dziękujemy, tak? Ale teraz, kiedy realizujemy również działania inwestycyjne z bieżącego roku, tam, gdzie mamy dofinansowanie, to też będzie skutkowało tym, że na przyszłość no, będzie lepsza sytuacja finansowa. Jeszcze raz bardzo gorąco dziękuję wszystkim za to, że udało się tak wysoko osiągnąć dochody, bo przekracza to 100%. W głównej mierze jest to też zasługa pani skarbnik za tą szczegółowość, tak? I za czuwanie nad finansami
też chciałbym tutaj w obecności wszystkich bardzo gorąco podziękować. Dziękuję panu dyrektorowi. Mamy radny, miejscowy radny. Proszę bardzo. Szanowni państwo, panie przewodniczący, panie wójcie, szanowni państwo radni, sołtysi, szanowni państwo obecni na dzisiejszej sesji. Proszę się nie dziwić, że nie ma tutaj tłoku do przemawiania, ale radni wnikliwie omówili ten budżet, który był wykonany w 2017 roku na komisjach, na spotkaniach. Myślę, że jeszcze następna sprawa to tak dokładne przedstawienie państwu przez wójta tych wszystkich planów, tych wszystkich inwestycji, tych wszystkich kwot, które przewinęły się przez ten rok 2017. Szanowni państwo, ja nie zamierzam wymieniać kwot. Ja chciałbym powiedzieć tu od strony takiej praktycznej. Zresztą myślę, że rok temu już mówiłem. Szanowni państwo, inwestycje, które zostały wykonane, zrealizowane w 2017 roku, są w państwa miejscowości. Państwo najlepiej wiecie, radni, sołtysi, to są rzeczy namacalne. To stworzone, zrobione jest dla społeczeństwa każdej, jak to nazywamy, małych ojczyzn. Proszę państwa, umiejętnością, myślę, dobrego gospodarza jest nie tylko zaczynać, jak się zaczyna kadencję, ale proszę zwrócić uwagę, że jesteśmy przy końcu kadencji. Można powiedzieć krok od wyborów. Ja proszę nie uznać, że prowadzę jakieś kampanii wyborczej, ale proszę państwa, z dumą mogę powiedzieć, że przez te 4 lata i ten rok przedostatni, realizowanie budżetu jest na takim poziomie, że budżet jest niezagrożony, jest w bardzo dobrej kondycji. Zdolność kredytowa jest wspaniała. I proszę państwa, sami widzicie, że w tej liście inwestycji, która była zrealizowana w 2017 roku, było nie tylko realizowanie budżetu, ale jeszcze przygotowanie do pewnych inwestycji, które dzisiaj, w 2018 roku, się realizuje. A wiecie doskonale państwo, że no, przy najlepszych staraniach i umiejętnościach tu wójta, jednostki kierowniczej, ludzi, którzy pracują w tym urzędzie gminy, szanowni państwo, nie da się zrealizować w jednym roku zaplanowanych inwestycji, przepraszam. Niestety tak jest, że z różnych powodów te inwestycje przesuwają się na następny rok. Ale nie, przyznam się szczerze, jest podwójnie miło, bo tak jak przewodniczący powiedział, jestem z tej miejscowości, a jak wiecie, z tej miejscowości jest i wójt, więc proszę nie uznać tego, że wychwalam i pozytywnie mówię z tego względu, że wójt jest Radomiec, ale z dumą mogę to powiedzieć, że właśnie jest tak realizowany budżet, tak realizowane inwestycje, które rada zaplanuje. Szanowni państwo, na pewno wszyscy byśmy chcieli więcej, ale jest takie stare przysłowie, że krawiec kraju i materiału stawia. A sztuką jest, proszę państwa, zrealizować, znaleźć środki i osiągnąć taki wynik i taką kondycję budżetową, że jeśli, jak to mówią, wola Boga, jak będzie, tak będzie, znowu wracam do pewnych momentów, które nas czekają, ale jeśli się różnie to potoczy, jak ludzie, którzy przyjdą po naszym okresie pracy, będą mieli gminę naprawdę w bardzo dobrej kondycji, z wyjściem do realizacji inwestycji. I tak myślę, że to jest wielka zaleta i umiejętność człowieka, który tą gminą kieruje. Panie wójcie, z przyjemnością mogę powiedzieć, bez tych lic, tak powiedziałem, jako przewodniczący komisji inwestycyjnej, ale myślę, że i wyrażę się w imieniu rady z zadowoleniem i z podziękowaniem
będziemy głosować za udzieleniem absolutorium. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Panie przewodniczący, panie wójcie, wysoka rado, szanowni państwo. Analizując wykonanie budżetu, panie wójcie, najlepszym recenzentem jest opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, która nie ma zarzutów naprawdę i my także przychylamy się do tego, żeby jak najbardziej udzielić panu tego. Ale chciałbym przede wszystkim powiedzieć jedną rzecz. Kiedy przychodziłem do Rady, już to było parę lat, budżet gminy wynosił około 28 milionów. Proszę państwa, zobaczcie, ile już poszedł. W 100% budżet gminy podniósł się. Czyli kwota budżetu, tak. Czyli to znaczy, że gospodarz jest dobry, który pracuje, wykonuje usługi, wykonuje inwestycje i rozwija naszą gminę. To jest zasadnicza rzecz. Przede wszystkim trzeba też tu nie zapomnieć o pani głównej księgowej, wszystkich kierownikach, wszystkich pracownikach urzędu gminy, którzy do tego się przyczyniają, bo oni też trzymają ten budżet, te wykonanie w swoich działach, w ryzach po prostu, żeby tego nie przesadzić, bo na pewno, uwierzcie szczerze, że każdy z nas, czy to są tysi, czy to radni, mają chęć na jeszcze więcej. Tak, to jest naturalna sprawa. Ale kiedy analizowaliśmy, przede wszystkim w większości uchwalaliśmy budżetu, wspomnę wcześniejsze, często żeśmy mówili, żeby iść w drogi. Szanowni państwo, wtedy żeśmy bardzo mocno słyszeli od pana wójta. Mamy oświatę, w którą musimy bardzo mocno inwestować. Czyli chodziło o remonty szkół, zaplecze, wszystko. Następną, pan wójt zawsze nam tłumaczył, jest wodociągowanie wsi. Następną jest gospodarka wodno-ściekowa, no i ustawa śmieciowa. Ale stale nam tłumaczył, że kiedy to tylko wykonamy, przejdziemy mocno w drogi. I rzeczywiście, panie wójcie, cały szacunek dla pana za dotrzymanie słowa. Bo najlepszym przykładem jest to, że w zeszłym roku już tych inwestycji było bardzo dużo, a w tym roku, jeśli zobaczycie państwo, jest jeszcze więcej. Naprawdę, panie wójcie, to jest szacunek dla pana wielki, że dotrzymał pan słowa, bo inni populiści wręcz odwrotnie. A tutaj trzeba przyznać, że jest pan wielkim człowiekiem. Będziemy pana wspierać jak najbardziej, tak jak tylko możemy. Jak najdłużej. I jak najdłużej, oczywiście. Wysoka Rado, rzeczywiście ja też się tutaj przyłączę do apelu, żebyśmy zagłosowali za udzieleniem absolutorium. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę pana przewodniczącego o czytanie projektu uchwały. Uchwała numer 37 przez 266 przez 18 Rady Gminy Lipno z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie absolutorium dla wójta gminy Lipno za 2017 rok. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy Lipno wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2017 rok, drugie sprawozdaniem finansowym, stanowiskiem komisji rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium wójtowi, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez wójta sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2017 rok oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej z wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium udziela się absolutorium wójtowi gminy Lipno z tytułu wykonania budżetu gminy Lipno za 2017 rok. Teraz prosimy o... Dziękuję. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. No już nie muszę pytać. Się wstrzymał, to przeciwnie. Panie wójcie. Każdy na pewno z radnych jeszcze będzie chciał rękę panu wójtowi ścisnąć, ale te kwiatki to symbol od całej Rady za państwą pracę i za wszystko co najlepsze. Jak najdłużej.
Państwa, 5 minut przerwy. Na jeszcze raz bardzo gorąco dziękuję za udzielenie absolutorium. Nie jest to moja zasługa, bo nas wszystkich, za tą współpracę, za dotychczasowe osiągnięcia. Wszystkim gratuluję, a zarazem również dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Jest mi niezmiernie miło, że tak się złożyło, że jednogłośnie też dzisiejszego dnia zostałem absolutorium. Jeszcze raz bardzo gorąco dziękuję. Wartość całkowita projektu jest to 220 tysięcy.
możliwość uzyskania wsparcia w wysokości 50% z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jednakże warunek jest taki, że połowę wartości tego projektu no właśnie trzeba pozyskać z zewnątrz, w związku z czym to stowarzyszenie wystąpiło do Szanownej Rady o to, żeby wesprzeć i żeby to było możliwe, bo my oczywiście nie możemy tu udzielić dotacji tak, jak to miało miejsce w przypadku innego samorządu. Musi być regulacja umożliwiająca o udzieleniu dotacji, która będzie kierowana, dedykowana dla tego rodzaju stowarzyszeń, które wykonują zadania z zakresu bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych. W tej uchwale będą zasady, kto może skorzystać, gdzie należy, tak bym powiedział, złożyć stosowny wniosek i przystąpić do konkursu otwartego. Jeżeli Szanowna Rada uchwali taki dokument, wówczas będziemy mieć możliwość udzielenia wsparcia dla tego stowarzyszenia. A Szanowni Państwo, nie muszę tutaj przypominać, że jest to stowarzyszenie bardzo aktywne na terenie powiatu lipnowskiego, na terenie gminy Lipno również, pomimo tego, że nie mamy dużo zbiorników wodnych, ale nasze dzieci są w wielu miejscach, gdzie występują zagrożenia, będąc no właśnie gdzieś nad zbiornikami wodnymi. W związku z czym dobrze, że jest taka organizacja, która dba o bezpieczeństwo przebywających na obszarach wodnych. Jeżeli, no właśnie tak jak powiedziałem, będą stosowne regulacje, wówczas, jeżeli Szanowna Rada uzna, będą zabezpieczone środki, które będą również dedykowane na rzecz tego stowarzyszenia, żeby dana organizacja mogła uzbierać te 50% własnego wkładu, tak? A brakuje tym w tej chwili no, 110 tysięcy. Mam nadzieję, że inne samorządy też będą życzliwe i też będą wspierać tego rodzaju organizacje. Dziękuję bardzo. Jakieś pytania do pana burmistrza? Panie burmistrzu, nie tyle pytanie, to szanowni państwo, jeżeli już zadają do pana burmistrza, wodne osobnicze, pogodzone radnikowe, jest to coś działające fajnie, tak? Bo nawet kiedy się zgłaszamy do nich na takie innego różnego rodzaju, oni bardzo chętnie przyjeżdżają, pokazują ratownictwo, także warto im tam pomóc. Nie wiemy, czy to będzie oni, no, ale w każdym razie zabezpieczymy, czy coś, to wtedy już jak się rozwijają, to jest. Panie Przewodniczący, Szanowna Rada, żeby jeszcze tutaj przedstawić Państwu, żeby no właśnie nie mieć takiego wrażenia, że my tam zabezpieczymy 110 tysięcy, tak? Na te 110 tysięcy będą składać się ludzie dobrej woli i również samorządy. W przypadku naszej gminy myślimy o kwocie około 10 tysięcy, tak? Ale warunek jest taki, że przystąpią do konkursu. Wcale nie jest powiedziane, że jeszcze inne ewentualnie te stowarzyszenia, tak jak powiedziałem, które zgodnie z statutem będą również dbać o bezpieczeństwo przebywających na obszarach wodnych, też mają prawo. No zobaczymy, czy na naszym terenie takowe się znajdują. W każdym razie no, chodzi o takie wartości. Dziękuję bardzo. Natomiast jest limitowana liczba zezwoleń na sprzedaż na wodę alkoholową.
uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na przestrzeni wiejskiej. To jeszcze może pan sekretarz z Państwa zapytać? Bo to już było pomagane. Natura to nie prawda. Zgodnie z tymi nowymi przepisami zakazem zostały objęte wszystkie obiekty należące do jednostek samorządu terytorialnego oraz wszystkie też ogólnodostępne obiekty prywatne świadczące usługi turystyczne. No, tak jak tutaj w uzasadnieniu mamy napisane, że obiekty typu sale miejskie, obiekty kultury czy należące do ochotniczych straży pożarnych, organizuje się tam imprezy typu rodziny, wesela, spotkania towarzyskie społeczności lokalnej. Tego typu organizowane są dla określonej grupy osób i konkretnych celów. Przy takich spotkaniach nie są wydawane zezwolenia na sprzedaż i spożywanie alkoholu, bo oczywiście wymieniamy te punkty, ponieważ nie obejmują one sytuacji, w których podmiot upoważniony do tego, że może powiedzmy handlować, sprzedawać alkohole, wówczas nie jest jak gdyby, nie podlega pod tą uchwałę. W uchwale mamy wymienione wszystkie nasze obiekty użyteczności publicznej, to znaczy świetlice miejskie, muzeum OSP, a także miejsca rekreacji, tak jak Park Jastrzębiów, Park w Radomicach, boiska, sportowe w Czarzówkach, w Maniszewie, w Lichowie, tak? Po tych punktach rekreacyjnych wiemy, że się odbywają różnego rodzaju wyniki, spotkania tego typu rzeczy, więc prosimy Radę tutaj o podjęcie takiej uchwały, która zezwoli na te działania przez zniesienie tego zakazu. Dziękuję panu sekretarzowi. Czy jakieś pytania do pana sekretarza? Nie ma, to kto z państwa zaraz jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o przewodniczenie. Dziękuję. Czy ma kto przeciwny? Nie widzę. Przechodzimy do następnego punktu. W sprawie wynagrodzenia miejskiego uchwalności. Głos oddajemy pani radczyni. Uważam, że to powinno całą kadencję obowiązywać, a nie w trakcie ktoś tam
sobie wymyśla różne sprawy i my mamy decydować. Ja się trzymam głosu, ponieważ jak ktoś ma, to niech tam ktoś decyduje. Ja uważam, że to nie powinno tak. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Państwo, Wysoka Rado. Na pewno to jest oddźwiękiem, jak wiecie, my wszyscy wiemy, bo to jest dość głośno oddźwiękiem politycznym, to jest populistyczny ruch, który działa tylko w jedną stronę. Za to, że ktoś tam sobie wziął wysokie nagrody, trzeba, kij ma zawsze dwa końce i trzeba ukarać za to, że zaczęło społeczeństwo krzyczeć i to jest dlatego. Ja też się tu z kolegą nie zgadzam, zgadzam się całkowicie z kolegą, że to nie powinno tak być, ale powiemy tak. Ja osobiście uważałbym, żeby wszyscy wójtowie, którzy rzeczywiście działają według kodeksu pracy, mogli też odwoływać się do sądów, ale to będzie na pewno problem, bo nie ma co tam dużo dyskutować na ten temat, że to jest rzeczywiście niezręczna sytuacja. Ale podejmiemy, tak jak żeśmy rozmawiali na komisji, taką uchwałę, która będzie w miarę sprawiedliwa. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Jeżeli nie, to nie. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Zero. A nie. Siedem osób. Nie wiem. Trzeba do góry rączki, panie. Powiedz, kto się wstrzymał. Osiem. Tak, pani Żanetko, ile? Kto się wstrzymał? Cztery. Kto przeciwny? Z tym, że nie ma pani radnej Lindeckiej, panie Żanetko, trzeba umieć. Dziękuję. Przechodzimy do następnego punktu dzisiejszych obrad. Przyjęcia uchwałę w sprawie zdania budżetu gminy na rok 2018 roku. Prosimy pana radnego. Środki dotacji z powiatu Miknowskiego na budowę drogi Połowo-Ostrowite 50 tysięcy. Środki z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na realizację zadania przebudowa drogi gminnej Krawogo-Chodorążek 536 170 zł. Wprowadzono także środki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację przedsięwzięcia demontaż, transport i nieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipno 64 753 zł. Zgodnie z decyzją ministra finansów zmniejszono część oświatową subwencji w wysokości 88 137 zł. Ponadto wprowadzono plan dochodów na wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływów z darowizn i ze sprzedaży składników majątkowych. Po tych zmianach plan dochodów będzie wynosił 51 877 607 zł 21 groszy. W wydatkach dokonano zmian w związku z występującymi brakami w planach na wydatki bieżące. Mowa tu o środkach na zakup i wymianę lodomierzy, zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych, bieżące utrzymanie dróg, urzędów, oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji. Wprowadzono środki dotacji na realizację zadania demontaż transportu i nieszkodliwego wyrobu zawierających azbest, a także zabezpieczono środki na dotacje bieżące dla OSP Chlebowo na pokrycie kosztów realizacji projektu związanego z zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego i dla OSP Ratownicy na zakup sprzętu i wyposażenia. Dostosowano plany wydatków zgodnie z podpisanymi umowami na realizację zadań z udziałem środków unijnych. Po tych zmianach plan wydatków będzie wynosił 62 458 739 złotych 21 groszy.
załączniku inwestycyjnym wprowadzono nowe zadania. Budowa drogi Popowo-Grabiny, zaplanowano nowy cel 150 tysięcy złotych. Modernizacja budynku gospodarczego miejscowości Radomice 100 tysięcy złotych. Budowa wojska wielofunkcyjnego, zabezpieczą środki na dokumentację 20 tysięcy. Budowa altany Błogodziny ze środków Funduszu Coreckiego 17 729 zł, a także zabezpieczono środki na dotacje dla miasta Lipno na modernizację cmentarza komunalnego 9 130 zł, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radomicach na zakup sprzętu i wyposażenia 5 400 i na realizację ratownictwa wodnego 10 000 zł. Zwiększono także środki w związku z występującymi brakami na realizację innych zadań inwestycyjnych, budowa dróg, termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Trzebie Goszczu, dotacja dla spektrowego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. Po tych zmianach plan na wydatki inwestycyjne wynosił będzie 14 407 176 zł. Po wyniku tych operacji planowany deficyt budżetu zwiększy się i będzie wynosił 10 581 132 zł. Zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6 941 460 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 3 639 663 zł. W związku z powyższym załączniku przychodów zwiększyła się wartość przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Ponieważ wprowadzone zostały zmiany do planu dochodów i planu wydatków, co wpłynęło na zwiększenie deficytu, dlatego te zmiany muszą mieć swoje odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej. Zwiększony został deficyt, który zostanie pokryty zwiększoną wartością zaciągniętego kredytu, w związku z czym przesunięto zaplanowaną spłatę kredytu aż do roku 2028. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani skarbnik. Czy jakieś pytania może ktoś ma? Pani skarbnik? Pani przechodzimy do pytania. Co pani sprawozdawca jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o odpowiedzi. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widziałem. Proszę o przypomnę nam tego jednego. Dziękuję. Wykonujące uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego finansowego Kto z Pani skarbnik omawiała to razem razem, więc wnioskuję, kto z Pani Panów Radnych jest za przyjęciem tej uchwały. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę, kto przeciw? Nie widzę. Przechodzimy do następnego punktu. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2017 dla gminy Lipno. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ocena jako załącznik do niniejszej rekomendacji stanowi podstawę do planowania budżetu na przyszły rok i zostanie wykorzystana dla analizy stanu skuteczności udzielenia pomocy mieszkańcom gminy Lipno oraz do wyznaczenia priorytetowych zadań w gminie. Rekomendacje są propozycją oceny zasobów pomocy społecznej wynikającą z analizy wskaźników ujętych w dokumencie kierowanym pod adresem organów stanowiących gminę. Zaprezentowane dane pokazują lokalną sytuację społeczno-demograficzną w gminie Lipno. W zasobach przedstawione są lata od 2013 do 2019. Nie będę przedstawiała, ponieważ my to Państwo wiecie, co realizujemy. Dziękuję Pani Kierownik. Chyba, że ktoś ma pytanie na Pani sprawę. Nie widzę, a więc przechodzimy do głosowania. Kto z Pani Panów Radnych za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto przeciwny? Nie wiem. Przechodzimy do następnej sprawy. Zadanie interpelacji, wolne wnioski, zapytania, odpowiedzi na wnioski, zapytania. Bardzo proszę o zabieranie głosu. Nie chwila na koniecznych.
Ja chciałbym pogratulować panu Witowi absolutorium i radzie również, że to wszystko tak ładnie się układa. Ale mam taki też temat u mnie w Jankowie z lampą. Jedną lampę solarną mamy i ona nie świeci. I właściwie, no nie wiem, z panem Ciołkowskim rozmawiałem, no ale czy to nie wiem, czy się ktoś tam remontuje, czy to na pewno po gwarancji już jest. I właściwie no ona teraz może najbardziej potrzebna. Zimę to i tak to funkcjonowanie jest średnie, a w tej chwili właśnie ona nie chce tam działać. I nie wiem, czy to właśnie tam, kiedy to będzie zrealizowane, powiedzmy, może przybliżenie, jeśli ktoś takiego. Nie wiem, kto tam wójt, czy ktoś tam jest w stanie przybliżyć na tej chwili. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja w tej chwili na pewno nie udzielę informacji odpowiedzi. Jest tak, że jeżeli coś ulega uszkodzeniu, to należy to naprawić, tak? Jeżeli pan rozmawia z panem Kiełkowskim, to na pewno on też z podmiotem, który instalował, w najbliższym czasie na pewno ustali. Wiem o tym, że to nie jest jedyne miejsce, które wymaga, tak bym powiedział, interwencji. Ja myślę, że w danym okresie czasu troszkę tak się zachłysnęliśmy tego rodzaju oświetleniem. A tak naprawdę mówiąc, w praktyce okazuje się, że to nie do końca jest praktyczne rozwiązanie. I bardzo się cieszę, że w kilku miejscowościach, bo to Państwo decydowaliście na zebraniach wiejskich, tak, z Funduszu Soleckiego o zadysponowaniu. W tej chwili już troszeczkę to nasze stanowisko się zmienia i uważam, że idziemy w dobrym kierunku, żeby wykonywać energooszczędne oświetlenie, ale z wykorzystaniem zasilania tutaj prądem elektrycznym. Tak jak powiedziałem, wiem od pana Kiełkowskiego, że jest to zgłaszane, jeżeli się uzbiera, tak, że tych miejsc będzie więcej, dana firma przyjedzie, bo nie będziemy do jednej lampy tak wzywać kogoś, kto będzie przyjeżdżał nie wiadomo skąd tam z Polski, tak, i będzie nas obciążał kosztami przyjazdu, no na pewno w najbliższym czasie to będzie rozwiązane, ale w tej chwili na pewno nie udzielę bezpośrednio takiej już informacji mówiącej, kiedy to się wydarzy. W jak najkrótszym czasie, tak? Takim możliwym do realizacji. Nie wiem, czy jeszcze ewentualnie coś więcej pan Sosy chciałby ode mnie usłyszeć? Dziękuję panie wójcie, no tutaj troszkę pan mnie nie pocieszył, no bo jeżeli będzie to na przykład ta jedna lampa, no to nie wiadomo, czy ten rok, czy następny, nie? Ale pan się popsuje. W tej chwili powiedzieć, pan przyjedzie na ten tygodniu. Naprawdę nie może tak być, tak? Bo teraz są pracownicy, pan zgłasza, tak? Zgłosił panu Kiełkowskiemu. Pan Kiełkowski, jeżeli, no właśnie, będzie miał kontakt i przekaże mi informację, kiedy przyjedzie, to panu udzielę odpowiedzi. Bo w tej chwili naprawdę no, nie będę się bawił czarodzieja, żeby ewentualnie mówić o jakiejś hipotetycznej najbliższym czasie. Pan, tak? Przepraszam, pan wspomniał, że może trzeba odstąpić od tego typu oświetlenia, więc być może nie warto tego naprawiać. Ja nie wiem, jakie będą koszty, bo akurat tam u mnie, gdzie ta lampa jest zainstalowana, to jest słup elektryczny, więc może lepiej to już odsunąć i wtedy jakąś lampę podłączyć do energii elektrycznej. Ja myślę, że bardzo słuszna uwaga, jeżeli uznamy, że ta lampa naprawdę nie będzie miała sensu, tak? Bo będzie potrzeba wymiany i panelu, i akumulatora, to niestety tak, z tego zrezygnujemy, a być może podejmiemy próbę, żeby ewentualnie w ramach obsługi przez energię oświetlenie, no takie coś się wydarzyło. Na pewno będziemy też to pod uwagę. Szanowni Państwo, jeżeli nie ma już, tak bym powiedział, chętnych do zabrania głosu, ja jeszcze się odniosę do tych zmian, które miały miejsce dzisiejszego dnia w budżecie. Jak zauważyliście, zwiększamy środki na wydatki majątkowe, 14 400 000. To, co powiedział kolega radny, tak, przewodniczący Komisji Inwestycyjnej, zgodnie z tym, co zadeklarowaliśmy na drogi i na sprawy związane z bezpieczeństwem, w roku 2018 będzie wydatkowana kwota powyżej 8 milionów złotych. Co świadczy o tym, że w danym roku położyliśmy szczególny nacisk na wykonanie inwestycji polegających na utwardzeniu bądź budowie dróg bitumicznych. Życzyłbym sobie, żeby w tym roku również wydatkować kwotę 1 miliona złotych, jak sobie przypominacie, na zadanie polegające na budowie ciągu pieszo-rowerowego przy drodze 559. Na razie no właśnie stan zaawansowania roku to może nie jest taki, który by nas satysfakcjonował. Także też nie wiadomo, czy te środki będą w danym roku uruchomione. Jak sobie przypominacie, my wysuwaliśmy te środki.
mieliśmy zabezpieczone już w poprzednim roku budżetowym, przesunęliśmy na 2018. Być może będzie tak, że te środki znowu będą przesunięte na rok 2019, w zależności od zakresu prac wykonanych przy drodze 559. Bardzo gorąco dziękuję Szanownej Radzie również za wyrażenie zgody na wykonywanie dokumentacji projektowych, zarówno odnośnie dróg, jak i innej infrastruktury. W takim przypadku, kiedy będą takie możliwości, będziemy oczywiście aplikować zawsze, jeżeli nadarzy się okazja do tego, żeby móc pozyskać środki zewnętrzne. Warunek jest taki, żeby mieć dokumentację. A Państwo mi wierzcie, że naprawdę to nie jest tak łatwo, żeby uzyskać pozwolenie na budowę, jeszcze prawomocne, w związku z czym, jeżeli w tej chwili wydatkujemy środki, a nie mamy do końca pewności, czy na pewno tak wydarzy to się do działania, ale ja uznaję, że te pieniążki nie są stracone, dlatego że taka dokumentacja, ona może mieć przedłużaną ważność i w każdym momencie możemy właśnie aplikować o środki zewnętrzne. Daj Boże, żeby nam się udało wykonać tych inwestycji jak najwięcej. Porażające, czy ewentualnie trochę smucące jest to, że niestety w tej chwili poprzetargowe wartości są zbliżone do wartości kosztorysowych, a w niektórych przypadkach są nawet przekraczające. Teraz naprawdę możemy się troszkę martwić, ile oferentów złoży w przypadku właśnie ogłoszonych przetargów na drogi. I jeżeli uznacie, bo ja, Szanowni Państwo, naprawdę nie będę za wszelką cenę forsował, jeżeli będą takie sytuacje, że trzeba będzie szukać kolejnych środków, żeby dołożyć do tych działań inwestycyjnych, no to wtedy będzie przedmiotem spotkań komisji, zarówno budżetowej, jak i inwestycyjnej. Kiedy będziemy decydować, czy w danym roku będziemy je realizować, czy ewentualnie będą przesunięte na drugi rok, a my ograniczymy nasz deficyt. Chcę przypomnieć, że w tej chwili deficyt gminy Lipno, tak, przy zrealizowaniu inwestycji prawie za 14,5 miliona będzie wynosił powyżej 6 milionów, ale to nie jest żadną tragedią, bo ja bym życzył wszystkim samorządom, żeby przy takich inwestycjach miały zadłużenie rzędu około 13%. Z perspektywą na kolejne lata, że nie mamy, tak bym powiedział, dużych zobowiązań w stosunku do spłaty z zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów. Pożyczki mamy oczywiście sprzedające, kredytów nie mamy. Jak zrealizujemy ten budżet, być może w historii gminy po raz pierwszy weźmiemy. Ale jeżeli uznajemy, że coś w danym czasie dla nas jest ważne, to niestety musimy zastosować taki mechanizm, który umożliwiał, żeby w danym momencie no właśnie jak najwięcej wykonać działań infrastrukturalnych, tak? My tego nie przejadamy, nie konsumujemy, nie wydatkujemy na wydatki bieżące, tylko na działania majątkowe. I myślę, że wszyscy z tego tytułu będziemy mieć w przyszłości zadowolenie. Jeszcze raz bardzo gorąco dziękuję. Oddaję głos panu przewodniczącemu. Ktoś jeszcze chce zabrać głos? Mamy media, można tak mówić, w tej kwestii się wypowiedzieć. Przypominacie sobie, jak w pewnym momencie nagłośniono sprawę, jak to jest zła droga, tak? Jeszcze wójtów szukał, kłamał, tak? Powiedział, że będzie robiona. Tak naprawdę mówiąc, ja zawsze mówiłem o tym, tak? Że jeżeli dostaniemy dofinansowanie, oczywiście tą drogę będziemy robić, tak? W związku z tym, że w roku 2016, no niestety nie udało nam się, i dużo brakowało. W związku z czym mówiłem o tym, że na pewno w następnym roku zrealizujemy, ale spróbujmy jeszcze raz komplikować o to, żeby zwiększyć, tak, poszerzyć katalog wykonanych rzeczy, a zarazem dać szansę, żeby uzyskać 50% dofinansowanie. I chcę powiedzieć, że na tą drogę dwa etapy, wartość około 1 200 000, 50% otrzymamy od ministra finansów jako jeden z nielicznych samorządów w powiecie lipnowskim, bo z tej pierwszej puli tylko gmina Lipno z tego skorzystała. W województwie kujawsko-pomorskim były podpisane tylko 24 umowy. Mieszkańcy oczekali cierpliwie, tak? Nie pogniewaliśmy się na siebie, a w tej chwili nie zrobiliśmy 1000 metrów, tylko prawie 1300 i na pewno w lepszym standardzie niż to było zaplanowane wcześniej.
to też, tak bym powiedział, daje nam możliwości do tego, żeby w najbliższym czasie, i tak będzie, że będziemy występować znowu też w ramach budowy infrastruktury dróg gminnych i powiatowych, przystąpimy do konkursu, tak, żeby połączyć wspólnie z gminą Trostkowo, z drogą wojewódzką w kierunku Rybina. Tak jak w przypadku również innych dróg. Dziękuję bardzo. Mogła się odbyć, a przy okazji będzie też patrol historyczny, który
który jest organizowany wspólnie z lokalną grupą działania. A oczywiście po południu piknik rodzinny z zabawą taneczną, także też bardzo serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że skorzystacie również z zaproszenia. No niestety w poniedziałek będzie trzeba pójść do pracy, ale jednak niekiedy bywa. Niestety tutaj ten termin był uzależniony również od możliwości wspólnego zrealizowania zadania z lokalną grupą działania wskazanych.